Dzień dobry. Witajcie we wtorek 22 września, w pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Można powiedzieć, że jesień wprowadza nas w trzy takie nieco smutniejsze miesiące roku. Na początku jest piękno, zachwyca swoimi kolorami. Jest dobrym czasem do chodzenia po górach, dobrym czasem na spacery, ale potem przechodzi w szarą z dłużącymi się wieczorami, no, które już niekoniecznie wszyscy lubią. I te dwa wersety biblijne, które przed chwilą usłyszeliście, są właśnie takimi idealnie jesiennymi. Dlatego, że pierwszy pochodzi z psalmu 13, który jest zatytułowany Modlitwa o pomoc w zmartwieniu, a więc modlitwa o pomoc w czasie trudniejszym, w czasie smutniejszym. Dawid był zmartwiony, jego dusza przeżywała ucisk. Stąd słowa tego psalmu, w którym znajdujemy takie osobiste pytania, osobiste wyznanie. A drugi fragment to słowa Pana Jezusa, który zachęcał uczniów, by ufali nawet wtedy, kiedy będą przeżywali jakikolwiek ucisk. I dzisiaj rozpoczyna się czas, w którym to zaufanie będzie odgrywało szczególną rolę. Zaufanie pokonujące smutniejsze emocje, smutniejszy nastrój, bo nieraz być może Tobie też wydaje się, że Bóg o Tobie zapomniał i chętnie zawołałbyś dzisiaj za Dawidem: dopókiż, Panie, będziesz stale o mnie zapominał. Ale bohater, zwycięzca, czyli Chrystus, nigdy nie zapomina. Dlatego ufaj, módl się i nie poddawaj się. Szczególnie teraz, szczególnie dzisiaj. Pragnę Wam życzyć dobrego początku jesieni, a przede wszystkim ze zwycięskim zaufaniem, które pochodzi od Chrystusa. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.